Witam Cię. Zadanie. Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej. Masz tutaj trójmian kwadratowy. Wyznaczmy sobie najpierw współczynniki ABC. Zauważ, współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, czyli a równa się 1. Współczynnik przy samym x jest równy 10, czyli b równa się 10. Wyraz wolny bez x-ów to 24, czyli c równa się 24. Na początku wyznaczymy sobie deltę. Oczywiście pamiętasz, że wzór na deltę b kwadrat minus 4ac i wstawiamy w miejsce literki b, czyli zamiast b, wstawiamy dziesiątkę do kwadratu. Następnie minus 4 przepisujemy, a w miejsce literki a oczywiście wstawiamy jedynkę. A w miejsce c wstawiamy liczbę 24. Następnie troszeczkę wymnożymy i uprościmy wyrażenie. 10 do kwadratu to jest stówka. Minus przepisujemy, a 4 razy 24 to jest 96. Po odjęciu tych liczb otrzymujemy liczbę 4. Następnie warto obliczyć pierwiastek z delty. Zatem pierwiastek z delty, czyli z liczby 4, to jest po prostu 2. Zapewne pamiętasz, że jeżeli nam wyjdzie delta dodatnia, a tutaj właśnie delta jest dodatnia, plus 4, wówczas mamy dwa pierwiastki, x1, x2. Czyli tutaj wyznaczmy sobie na początku x1. Wzór minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i wstawiamy do wzoru. Czyli przepiszmy najpierw mianownik 2 razy 1. Zauważ, w miejsce literki a wstawiłem jedynkę. 2 razy 1. Minus b, czyli minus przepisuję, a b to jest 10, czyli mamy minus 10. Następnie plus pierwiastek z delty. Zauważ, pierwiastek z delty jest równy 2, czyli od razu wstawię plus 2. Kolejnym krokiem będzie redukcja liczb w liczniku. Minus 10 plus 2 to jest po prostu minus 8. W mianowniku mamy 2 razy 1, czyli 2. Następnie upraszczamy ułamek, mamy minus 4. Przejdźmy do x2. Tutaj masz wzór i oczywiście zaczniemy od mianownika. Zatem dwójkę przepisujesz, a literka a w naszym zadaniu jest równa 1. Czyli tutaj w miejsce literki a wstawiliśmy jedynkę. Minus przepisujemy, a b to jest 10, czyli otrzymujemy minus 10. I minus pierwiastek z delty. W miejsce pierwiastka z delty wpisujemy 2, czyli otrzymujemy minus 2. W liczniku otrzymujemy minus 12, minus zwróciłem przed ułamek i oczywiście w mianowniku 2 razy 1 to 2. Po podzieleniu otrzymuję minus 6. Zauważ, wszystko mamy już do obliczenia postaci iloczynowej naszego trójmianu kwadratowego. Mamy współczynnik a, 1, mamy x1 i x2. A tutaj masz wzór na postać iloczynową trójmianu kwadratowego. Y przepisujemy. W miejsce literki a, zauważ, wstawiamy 1, otwieramy nawias, x minus przepisujemy, a w miejsce x1 wstawiamy oczywiście minus 4 i zamykamy nawias. Następnie wstawiamy minus 6 tutaj w miejsce x2, czyli początek przepisujemy, nawias x minus, a w miejsce x2 minus 6 i nawias zewnętrzny zamykamy. Kolejnym krokiem będzie usunięcie wewnętrznych nawiasów. Y przepisujemy. Jedynki możemy już nie przepisywać, ponieważ mnożenie przez 1 nam nie zmienia wyrażenia. I w tym nawiasie 2 minusy dadzą nam plus, czyli mamy x plus 4. W drugim nawiasie również minus i minus daje nam plus, czyli mamy x plus 6. A więc postać iloczynowa wygląda następująco.